Ludzie często dobroć wykorzystują i tak właśnie stało się kilka dni temu, gdy na jaw wyszedł tak naprawdę skandal. Która również korzystała z pomocy pani fundacji. Okazało się, że dziewczyna fałszowała dokumenty tylko po to, aby uzyskać pieniądze między innymi od pani i od innych ludzi. Czy takie rzeczy nie zrażają do pomocy? Ja powiem szczerze tak, ja bym się powstrzymała z wszelkimi ocenami tutaj tej sytuacji, ponieważ Elżbieta, mówimy o Elżbiecie B, która też była podopieczną mojej fundacji, z całą pewnością zrobiła mnóstwo strasznych rzeczy. Ja byłam pierwszą osobą, która to odkryła i pierwszą osobą, która próbowała coś z tym zrobić, ale niestety nie jest to proste. Niestety sytuacja jest taka, że wymyka się to wszystko nam gdzieś spod kontroli, ponieważ istnieje ochrona danych osobowych. Nikt nam nie chciał udzielić odpowiedzi z tych komórek, które miały oryginały jej badań, bo ona poddawała się badaniom, te badania były dla niej korzystne, czyli że jest osobą zdrową, natomiast ona to potem fałszowała. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, ta dziewczyna wycięła sobie pęcherz. To jest tak naprawdę przerażające. To jest pytanie, czy mówimy o osobie chorej, czy mówimy o osobie głęboko, znaczy zdrowej, czy mówimy o oszustce, czy mówimy o osobie chorej psychicznie. Ja bym jeszcze poczekała tutaj do oceny jednak mimo wszystko biegłych psychiatrów. Poczekałabym do tego, ponieważ sprawa jest w toku, w trakcie badań przez policję. Natomiast ja powiem szczerze, nie ona jedna. Ja się w trakcie mojej działalności, ja naprawdę pomagam ponad 20 lat, spotykam z sytuacjami, gdzie po 15 latach odkrywam, że ktoś wykorzystywał moje dobre serce tylko dlatego, że kupowałam przez 15 lat węgiel, płaciłam rachunki za prąd, a potem się okazało, że te osoby sobie całkiem nieźle radziły. Na mój przyjazd, że tak powiem, była pełna mistyfikacja, a potem, jak kiedyś padłam raz czy drugi niezapowiedziana, wcale nie po to, żeby sprawdzić, ale chciałam im zrobić przyjemność, chciałam zrobić im radość, że jestem, odkrywałam, że tam się naprawdę fajnie dzieje i ja się cieszę, że tam się fajnie dzieje. Tylko ja nie jestem miliarderką. Ja nie mam fundacji, która ma kilka milionów dolarów na koncie i mogę ludziom pomagać. My nie dajemy pieniędzy, ale robimy mnóstwo rzeczy, które kosztują. A wtedy, kiedy ja nie miałam jeszcze fundacji, to miałam pod opieką kilkanaście rodzin. Dalej je mam, bo nie odcinam tego tematu mimo wszystko, gdzie ze swoich prywatnych pieniędzy kupowałam węgiel, płaciłam za prąd, woziłam jedzenie. Starałam się bardziej robić takie rzeczy, które nie wymagały dania gotówki do ręki, czy ubierałam dzieci do szkoły, czy kupowałam książki, wyprawki itd., itd. Nie unikniemy tego, natomiast nie powinniśmy zamykać swoich serc. Ja nie czuję żalu do nikogo, kto mnie oszukał i kto oszukuje. Myślę, że to jest jego sumienie plus wymiar sprawiedliwości. Natomiast z całą pewnością służby medyczne i służby, które są za to odpowiedzialne, tak samo jak się stało to w Zielonej Górze, to lekarz odkrył tą całą mistyfikację. Lekarze powinni być czujni. Pytanie jest, kto jej wyciął pęcherz? Zdrowy. Zdrowy, na podstawie sfałszowanych badań, nie robiąc tych badań na miejscu. I tu mamy ten problem. Jak Ela komentowała tą sprawę? Rozmawiała w ogóle z panią? Ela mnie przeprosiła, napisała do mnie, ponieważ większość moich podopiecznych, zwłaszcza tych bardzo potrzebujących, aktywnie chorych, posiada moją komórkę. W związku z tym Ela była u mnie w telefonie i zobaczyłam, że pisze do mnie, że mnie przeprasza, żebym jej pomogła, że chce porozmawiać. Zadzwoniłam, porozmawiałyśmy. No cóż, no powiedziałam jej, że przede wszystkim, żeby skasowała Facebooka. Ludzie mają żal, że jej nie ma na Facebooku, ale myślę, że ludzie muszą zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, bardzo ważną. Czy chcemy być odpowiedzialni za to, że Ela na przykład popełni samobójstwo, nie wytrzymując tego, co się dzieje? Wciąż i nadal powtarzam, my naprawdę nie wiemy, kim jest Ela, co jest w środku.